Czyli dobry, witam Państwa. Pragnę podziękować miastu Malbork, władzom miasta Malborka, Muzeum Miasta Malborka za organizację tej wystawy, którą zaraz zobaczymy. Wystawy o mieszkańcu Malborka, o moim dziadku, generale Stanisławie Taczaku, pierwszym dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Dzisiaj wystawa o generale Taczaku, bo był mieszkańcem Malborka, a za 3 tygodnie podobna wystawa będzie w Poznaniu, bo był głównodowodzącym Powstania. Życiorys generała Taczaka jest ogólnie znany, nie będziemy powtarzać, ale są legendy o powstaniu, internet też nie jest najlepszy, dlatego polecam książkę pióra profesora Bolesława Polaka, generał Stanisław Taczak. To jest jedyna pozycja, którą ja z serca Państwu polecam. Swoje wystąpienie pragnę podzielić na 3 części. Pierwsza część, dlaczego dziadek zamieszkał w Malborku. Druga część, jakim człowiekiem był Stanisław Taczak. A trzecia część, jak trzeba żyć, żeby wejść do historii. Moi rodzice, Czesław Aleksandr Gogołkiewicz, sprowadzili się do Malborka latem 1949 roku. Mieszkaliśmy na ulicy Grunwaldzkiej 19, a po 3 latach na Dworcowej 2. Ja też jestem malborzaninem, tu spędziłem młodość, a większość czasu spędziłem w Zamku Malborskim. W domu był zwyczaj, że dziadkowie, później dziadek, przyjeżdżali do Malborka na Boże Narodzenie na 1–1,5 miesiąca. Odwiedzali także nas latem, krócej, koło tygodnia. W grudniu 1958 roku przyjechał dziadek do Malborka i został tutaj na stałe. Zmarł 3 marca 60 roku. Został pochowany na cmentarzu w Kałdowie. W Kałdowie, bo to był najbliższy cmentarz domu, można było pieszo sobie przejść. Jakim człowiekiem był Stanisław Taczak? Podstawowa sprawa, Taczak był poznaniakiem. W tej chwili to my nie rozumiemy tego słowa, ale wtedy, w tamtych czasach oznaczało to, że był mieszkańcem prowincji poznańskiej zaboru pruskiego. W dokumentach pruskich nie było słowa narodowość, było słowo wyznanie. I tam Polacy pisali katolik. Wiadomo, że katolik to był Polak. Potem się zwięło, że Polak to katolik. Ewangelik to na pewno był Niemiec. Ale także oznaczało coś takiego jak po poznańsku grynderkę, pracę organiczną. A to oznaczało pracowitość, oszczędność, dorabianie się, ale także polską działalność w organizacjach, różnych organizacjach społecznych, spółdzielczych, w kółkach, stowarzyszeniach, uniwersytetach ludowych. Ci ludzie żyli z sobą razem, byli Polakami właśnie w stowarzyszeniach. To jest bardzo ważne. Taczak był mieszczaninem. Co prawda w 1974 roku, w momencie, kiedy się urodził, Mieszków przestał być miastem, stał się wsią, ale dalej na rynku mieszkowskim odbywały się jarmarki. Było kilkanaście w ciągu roku, nawet były jarmarki cotygodniowe. Taczak mieszkał przy rynku, naprzeciwko miał dom swoich dziadków, warsztat rusznikarski Walasiewskiego, z boku miał oberżę Stanisława Taczaka, dziadka swego. On żył na rynku. Był takim, powiedział, troszeczkę mieszczuchem. Taczak był bardzo rodzinny. Często odbywały się spotkania rodzinne później, miał 5 braci i 1 siostrę i podczas takich spotkań wypoczywał. On lubił, był bardzo towarzyski, lubił być w dużym gronie ludzi. Ale był przy tym zasadniczy, nie znał się na żartach, nie miał czasu na dowcipy. Działać, nie gadać. Taczak myślał w sposób matematyczny, mówił krótko, treściwie, miał doskonałą pamięć, był doskonałym analitykiem, strategiem. Proszę Państwa, W Mieszkowie w tym czasie mieszkało 619 osób, w tym 450 Polaków i 150 Niemców i 19 Żydów. Wszyscy byli dwujęzyczni, ale panował język polski. To było polskie miasto. Także mówimy o wychowaniu, to było wychowanie polskie. Mając 6 lat idzie do szkoły podstawowej, 4 lata szkoły podstawowej, potem idzie do gimnazjum w Ostrowie. Proszę Państwa, to jest szkoła typu niemieckiego, zupełnie inna. Nagle się okazuje, że w klasie u niego jest 6 Niemców, 6 Żydów i 1 Polak. Stanisław Taczak. Co tu mówić o bycie Polakiem? Ale mieszka w bursie polskiej. I tu jest właśnie ta grynderka, ta poznańskość. W bursie obowiązuje towarzystwo Tomasza Zana. Starsi uczniowie kształcą młodszych. To jest przekazywanie wiedzy przez pokolenia. Proszę Państwa, nauka języka polskiego, nauka historii, literatura, to wszystko tam się odbywa. Proszę Państwa, w jaki sposób? Sposób zabawowy, no i sposób najlepiej się uczyć mnemotechnicznie. Kto z Państwa pamięta, kiedy został założony Rzym? No? 753. Który? 753. Dobrze, bardzo dobrze, to wyjątkowa sprawa. Proszę Państwa, kto nie zna, to proszę sobie przypomnieć oczami, jak wygląda Rzym. 7 pagórków piętrzy się. 753. Proste. To jest sposób matematyczny, mnemotechniczny. Tak się uczono zatok, nas, gór. Po prostu tam był system nauczania. No i jeszcze jedna taka ciekawostka w szkole. Był uczniem dobrym, ale tylko jeden przedmiot był najlepszy. Gimnastyka. Był wyróżniający się, był prowadzącym. Oznacza to, że wtedy miał system wodzowski, jak to się mówi, w genach. To jest ciekawostka. 93 rok kończy maturę, idzie do Freibergu, do Akademii Górniczo-Hutniczej. 4 lata się studiuje górnictwo i hutnictwo. Te lata wyróżniają dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to zapisuje się do Polskiej Partii Socjalistycznej, PPS, ale typu Przedświt z siedzibą w Londynie. A druga sprawa, zaczyna grać w brydża. Ćwiczy po prostu umiejętności pamięci i strategii. Zostaje jednym z takich zawodników brydża sportowego, odnosi sukcesy na swoim terenie. Potem jest roczna służba wojskowa, potem jest roczna praktyka w Westfalii i w 1899 roku broni tytułu inżyniera dyplomowanego i przychodzi rok 1900, gdzie jest troszkę, jak to się mówi, złym rokiem, umierają jego rodzice, a on otrzymuje pracę w Dalem w Materiałowym Instytucie Doświadczalnym w filii Politechniki Berlińskiej. Proszę Państwa, zamieszkuje w Lichterfelde, to jest miejscowość podberlińska, u Eugeniusza Wichmana. Ma 20 minut pieszo do pracy i 20 minut tramwajem do centrum Berlina. Wichman ma córkę, Ewę. No jakoś tak się składa, że ona została moją babcią. Pobrali się w 1904 roku, w 1905 roku urodził się syn, a w 1906 moja mama. Ślub odbył się w kościele polskim w Charlottenburgu. To był jedyny kościół polski wtedy na terenie Berlina. Żeby uzyskać ślub, musiała przejść na katolicyzm. To znaczy stała się Polką. Jeżeli chodzi o sprawy te berlińskie, no, pisze artykuły, napisał książkę, tutaj jest na wystawie ta książka, ale wieczorem, czas wolny spędza w takim hotelu Kaiserhof, który jest miejscem spotkań koła polskiego, posłów Reichstagu, Landtagu niemieckiego. To jest hotel także, który był uwielbiany przez przedsiębiorców. I tam są rozmowy typu polskie, o Polsce, o Poznaniu, przepraszam, nie o Polsce, tylko o Poznaniu. I oczywiście gra w brydża. Tam często przyjeżdżają bracia śniegowscy, drogerzyści z Poznania, osoby bardzo ważne w Poznaniu, ale jeden z nich, mianowicie Zygmunt, jest mężem Marianny Taczak, czyli siostry dziadka, jest rodzina. Czas wolny i z części, powiedzmy, takie polskie, Taczak spędza w hotelu Kaiserhof. W związku z tym, że tam był taki ośrodek poselski, tam poznaje Korfantego, gra z nim brydża, poznaje Sejdę, Władysława Sejdę, z którym się zaprzyjaźnia. Sejda była w Lichterfelde, u dziadka w domu bywa. Znaczy to są, zaczynają być przyjaźnie, no, znajomości, powiedzmy. To jest, potem się okaże, bardzo ważne. No i przychodzi pierwsza wojna światowa. 1 sierpnia wybuch wojny, 2 sierpnia zostaje zmobilizowany i już 7 sierpnia on ma pierwszą walkę, pierwszą potyczkę z wojskiem rosyjskim pod Gieleniowem. To idzie dość szybko, w każdym razie rok 14 to nie, 15 wojska pruskie dochodzą aż do Szczary, zaczyna być wojna pozycyjna nad Szczarą. Do tej pory są tam jeszcze okopy i poczaskane drzewa, wykroty, tam byłem, zwiedzałem. Proszę Państwa, gdzieś pod koniec listopada 16 roku granat, pocisk carski pada przed schronem i zostaje ranny w głowę. Budzi się w szpitalu polowym, to jest koniec listopada. I tam się dowiaduje, że w Polsce się zmienia trochę sytuacja, że powstaje Rada Stanu, że obiecane jest Królestwo Polskie. No w końcu razie coś się dzieje, że powstają Legiony Polskie. Pisze podanie i już 16 grudnia jest dowódcą batalionu w Nałęczowie Legionów Polskich. Oczywiście pod kuratelą niemiecką. I jest w tych Legionach Polskich do maja 17 roku, gdzie Legiony zostają przetworzone na polskie siły zbrojne pod wodzą generała Barta, ale polskie siły zbrojne miały już polskie umundurowanie i polską komendę, polskie regulaminy. I nagle potrzebny był ktoś, kto przetłumaczy z sali regulaminy z 3 zaborów na 1 polski. Właśnie w tym takim dziale 7 naukowym znalazł się Taczak, mówię maj 16 rok i tam jest w sztabie generała Barta, Warszawa, Krakowskie Przedmieście. Tam zostaje go rok 18, oczywiście to się tak tylko mówi, że 11 listopada, to jest od 10 listopada do 15 listopada, tam się różne rzeczy w Warszawie dzieją. Piłsudski przejmuje władzę, tworzy się zrąbek Polski. No i 14 listopada 18 roku Taczak wstępuje do Wojska Polskiego. Zresztą całe polskie siły zbrojne, o których mówiłem, całe w sile 9 tysięcy uzbrojonych, wyszkolonych żołnierzy przechodzi pod gestię Piłsudskiego. W sztabie nowym, generalnym w Warszawie Taczak dalej prowadzi to samo. Regulaminy, instrukcje i tworzenie języka polskiego w Armii Polskiej. I tak spędza czas do 15 grudnia, gdzie idzie do generała Szeptyckiego, szefa sztabu, i prosi o urlop, żeby odwiedzić rodzinę w Berlinie, bo w Berlinie oczywiście rewolucja berlińska. Dostaje urlop i to jest bardzo ciekawe. Dziadek pisze, że otrzymuje 15-dniowy urlop w celu załatwiania spraw rodzinnych i innych. Sprawy rodzinne to my wiemy jakie są, ale te inne to nie wiemy. Akurat 15 grudnia to jest taki punkt, w którym Niemcy zrywają stosunki dyplomatyczne z Polską. Jest pustka. Oczywiście musi być ktoś, kto pojedzie do Berlina i będzie miał jakieś rozeznanie, co się tam dzieje, tym bardziej, że musi znać teren. No i pojechał dziadek. W każdym razie jedzie w cywilnym ubraniu do Berlina, 16 grudnia już jest w Berlinie, wsiada w tramwaj, 20 minut, jest Lichterfelde, jest urodziny. Proszę Państwa, rewolucja była w Berlinie, pod Berlin już nie trafiła. Tam wszystko jest normalnie, z wyjątkiem drożyzny i braku jedzenia. To jest wojna. I jest w Berlinie do 26 grudnia. 26 grudnia dowiaduje się, to jest właśnie dziwna sprawa, rewolucja w Niemczech, a pociągi i telefony działają bez zarzutu. Dowiaduje się, że Paderewski jest w Gdańsku i zdecydował się na przejazd przez Poznań. No i to jest, przepraszam, 25, bo 25 Konkordia przypłynęła do Gdańska i Paderewski do Gdańska przyjechał 25. 25 się dowiaduje, 26 już jest rano w Poznaniu. Jest, idzie do mieszkania swojej siostry Marianny. Jeżeli ktoś zna Poznań, to Święty Marcin, przedtem się nazywało Ritterstrasse, teraz się nazywa Ratajczaka. To jest akurat dom narożny, z którego widać było prezydium policji. Tam na drugim piętrze Marianna ma mieszkanie, tam się rodzina spotyka 26, 29 wiadomo, 21:30 przyjeżdża Paderewski do Poznania, wszyscy są na miejscu, no i się potem rozjeżdżają do domu. Taczak zostaje w tym mieszkaniu Marianny. No i tam jest. Przychodzi dzień 27, wiadomo co się dzieje przed południem, nic się nie dzieje specjalnego. Dopiero po godzinie mniej więcej 17:30 obserwuje przemarsz kolumny Krauzego pod swoim domem, a chwilę później seria CKM-u spod prezydium policji jest skierowana na apartament Paderewskiego w hotelu Bazar. Na drugim piętrze, czyli pierwsze piętro hotelu, drugie piętro budynku, ma apartament Paderewski. Kilka kul pada na apartament i część kul pada do pokojów i niszczy pokoje misji alianckiej. Także to jest taka dość głośna sprawa. 5 kul trafia Ratajczaka w plecy, który idzie chodnikiem, nie idzie kolumną, bo gdyby trafiły te kule w oddział Ratajczaka, to by była masakra. 5 kul trafia w Ratajczaka, no i zaczyna się. Zaczyna się ruch, który strzały w powietrze. Proszę Państwa, tego dnia 27 w Poznaniu zginęły 3 osoby. Tak żeby to nie mówić, że była jakaś ogólna strzelanina. 27 zginęły w Poznaniu 3 osoby. W ogóle w ciągu całego powstania wielkopolskiego w Poznaniu zginęło 7 osób. Jakoś tam udało się Poznaniowi. Godzinę później, bo Taczak słyszy, widzi te strzały, bo to z tego okna widział budynek prezydium policji przez ulicę Ritterstrasse. Idzie w godzinę później do bazaru, przed bazarem, nie hotelem, tylko przed bazarem, budynkiem bazaru, jest oczywiście tłum Straży Ludowej. On mówi, jestem oficerem sztabu generalnego w Warszawie. Jego przepuszczają do portierni. W portierni czeka na niego ksiądz Adamski, jeden z komisarzy Naczelnej Rady Ludowej. Wprowadza go do Towarzystwa Ziemskiego, gdzie tymczasowo siedzi komisariat Naczelnej Rady Ludowej. No i tam oczywiście poznaje. Patrzy, jest Korfanty, jest Sejda, już jest w domu. Później okazuje się, że także był kapitan Nilski Łapiński, który Był w szkole legionów i był u dziadka także do pomocy w opracowaniu regulaminów jeszcze z czasów Polskich Sił Zbrojnych Legionów. Także najpierw trafia swoich znajomych. No i zostaje, jak to się mówi, w hotelu Bazar. No, sytuacja jest dynamiczna, rusza cały teren. W Poznaniu też jest, jak to się mówi, niespokojnie, no i coś trzeba robić. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej jest w tragicznej sytuacji, bo najważniejszą sprawą było, co zrobić z Paderewskim. Jak Paderewskiego przetransportować do Warszawy. To jest główny cel. 28 o godzinie około 20 wieczorem Korfanty prosi Taczaka o objęcie dowództwa powstania, żeby uporządkować to, co jest. Taczak się zgadza, oczywiście pod warunkami, że Warszawa musi się zgodzić, bo ma urlop tylko do końca miesiąca, a Warszawa, jak to Warszawa, umywa ręce, powiedziała tak, dajemy urlop bez okresu, bezpłatny, bez okresu. Rób co chcesz, my umywamy ręce. No i dziadek przystaje na to i zostaje głównodowódcą powstania, ale znowuż to są słowa Korfantego, który jest politykiem, który tego samego dnia 28 grudnia tworzy Komendę Miasta Poznania, polsko-niemiecką Komendę Miasta Poznania. I nagle Taczak zostaje głównodowodzącym w prowincji poznańskiej, ale bez Poznania. Bez magazynów, bez wsparcia Poznania. Jak on to powiedział sam kiedyś w wywiadzie, obiecywali wszystko, nie dostałem nic. Taki jest Poznań i tacy są politycy, trzeba pamiętać. No ale muszę powiedzieć, że teren z kolei jest związany z Naczelną Radą Ludową i z Komisariatem Naczelnej Rady Ludowej. Jeżeli Taczak miał legitymację Naczelnej Rady Ludowej, to teren się podporządkowuje, ale teren to jest takie pospolite ruszenie trochę. Proszę Państwa, w pierwszych dniach, jak dziadek obejmował dowództwo, 30% powstańców była uzbrojona, 30%. Reszta miała kosy i widły. 20-30 chyba grudnia, mogę się pomylić o jeden dzień, był tak zwany napad, wyzwolenie Ostrowa, gdzie dworzec kolejowy zajmowali powstańcy w sile 2000 kosynierów. Niemcy się strasznie bali kosynierów. Straszne rany. Zresztą Niemcy wcale nie bronili się za bardzo. Bardzo chętnie by zostawili i pojechali o siebie do domu. To była rewolucja taka niemiecka. No, takie to były czasy. No, sytuacja się rozwija. Sztab główny Taczaka jest w hotelu Royal. To trzeba właścicielce hotelu, która bezpłatnie 2 kondygnacje hotelu oddała. Bardzo dobre miejsce, z daleka od oczu ludzi, bo w podwórku, ale na Świętym Marcinie, blisko siedziby komisariatu, no, w centrum Berlina, w centrum Poznania. No i sytuacja się troszeczkę tam pomału rozwija. 2 stycznia Taczak otrzymuje legitymację mniej więcej o nazwie. Pan major Stanisław Taczak jest wodem naczelnym Wojska Polskiego w zaborze pruskim. Nie powstania, Wojska Polskiego. Czyli komisariat uważa się już za władzę, a Taczak ma organizować Wojsko Polskie. Żeby nie było zadrażnień z Niemcami, ciągle to zadrażnienie z Niemcami. 3 grudnia do Poznania zjeżdża się Naczelna Rada Ludowa. Naczelna Rada co prawda miała 80 osób, ale zjechało się 40 i Naczelna Rada Ludowa stwierdza: koniec fikcji, Poznań jest polski. Zniesienie zależności niemieckiej, władzy niemieckiej, szkolnictwa niemieckiego, pochodzenie z Polski. W tym momencie 3 stycznia została rozwiązana Rada Robotniczo-Żołnierska. I nagle pan Mieczysław Paluch, który tam właśnie dużo działał, no, został nagle bez pracy. Cała Straż Służby i Bezpieczeństwa w dniu 3 stycznia przeszła w ręce pod komendę Taczaka. To nie jest tak, że 3 stycznia, dopiero 4 przyszła. No i wtedy już mógł Taczak planować dalej. Pierwszą rzecz, którą zaplanował, to była Ławica. To był ostatni punkt oporu Niemców w Poznaniu i to najciekawsze. Nie wziął Straży Służby Bezpieczeństwa, tylko dowódcą został człowiek z Straży Ludowej. To jakoś tak się stało, że po kilkunastominutowej strzelaninie, po jakichś rozmowach Ławica się poddała się. Ze strony polskiej było 2 zabitych. 1 albo 2, to nie jest dokładnie tam znane. Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że jak Taczak sztab swój organizował. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej miał komisję wojskową i tam był taki porucznik Kuczner, który miał za zadanie spisać wszystkich oficerów polskich na terenie prowincji poznańskiej. I on to zrobił. I nagle Taczak miał przed sobą teczkę wszystkimi nazwiskami Polaków, który mógł, jak to się mówi, dysponować, mógł rozmawiać. Miał wejście, po prostu wejście w teren. No i tak też zrobił. To organizuje sztab, zostaje Nilski-Łapiński, zostaje szefem sztabu, potem Stachiewicz, zostaje, nie chcę już tam rozwodzić się, pisze 10, Taczak 10 rozkazów wydaje instrukcje, opanowuje teren. W każdym razie w dniu 15 stycznia, gdy przekazuje pałeczkę Dowborowi Musińskiemu, jest pod bronią umundurowanych, uzbrojonych 17 000 ludzi. To był koniec, jak to się mówi, rządów dziadka w dowództwie głównym. Przechodzi do sztabu Dowbora Musińskiego. Ja osobiście Dowbora Musińskiego nie lubię, odmówił udziału w wojnie bolszewickiej, ale to nie o to chodzi. Dowbor był carskim oficerem wyższego stopnia, który miał doskonały zmysł organizacyjny. Przywiózł ze sobą, gdy przyjechał 13 stycznia, to przywiózł 170 oficerów, razem 215 oficerów przywiózł, ściągnął, obsadził i stworzył wojsko na nowo. W czerwcu Poznań miał 100 000 wyszkolonych, uzbrojonych żołnierzy. To była najsilniejsza armia w Polsce, w tym w jakimś tam województwie, w jakimś tam okręgu. Największy wkład ludzki Wojsko Polskie wtedy miała Wielkopolska. No tak to jest. Niestety dziadek, jak powiedziałem, był zasadniczy, dla niego polityka się nie liczyła. On był człowiekiem takim, że jeżeli władza jest, to trzeba być do władzy lojalny. No przyszedł 26 rok, przewrót majowy, Taczak cały z 17 dywizję gnieźnieńską wsadza w pociąg i jedzie do Warszawy. W Osarowie strajk kolejarzy, 2 dni zostają na odsiadkę, spiesza i idą pieszo na Warszawę. Cała 17 dywizja pieszo idzie na Warszawę. I gdy przybyli pod Warszawę, to już była, jak to się mówi, sprawa załatwiona. No, mogli się już tylko rozejść do domu. Piłsudski przejął władzę. Zostaje w Poznaniu bez zmian, ale dostaje 28 roku, dostaje, tak jak się mówi, kopa w górę. Dostaje awans do dowódcy okręgu Lublin. No i w 1930 roku przychodzi na emeryturę. No ja tutaj jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz, zapomniałem, to jeszcze Taczak przychodzi cały front wojny bolszewickiej. Jak to się mówi, od Nasielska prawie, bo tam akurat stamtąd ruszył i znowuż przychodzi pod Szczary, gdzie siedział, no oczywiście bierze udział w bitwie niemeńskiej, za wojnę bolszewicką dostaje Virtuti Militari, który tutaj jest pokazany. Proszę Państwa, tak mówię o Taczaku. No, w 1939 roku, znaczy mówiłem, w 1930 roku idzie na emeryturę, pracuje. Taczak nie napisał ani jednego słowa o tym, co robił, ale był przewodniczącym Komisji Badań nad Powstaniem Wielkopolskim, w którym siedział Lewandowski, Wieliczka i ci pisali. On uważał, że jego zadanie to jest umożliwienie pisania o powstaniu, a nie samemu opracowanie tematu. No taki, jak to się mówi, był. 31 września ubiera się w mundur, jedzie do Warszawy, w Warszawie bałagan, wysyłają go do armii Poznań, gdzieś pod Łowiczem, nie wiadomo 3 czy 7 dostaje do niewoli, 5 oflagów, ląduje w Murnał, no i w Murnał, jak to się mówi, kończy, no może nie kończy wojnę, bo Murnał, Amerykanie wyswobodzili Murnał, zostaje przekazany do polskich sił zbrojnych na zachodzie, tam wysłany na leczenie do Francji, do Nicei. Ostatnim samolotem Dakotą w 1947 roku wraca do kraju. Tu już czeka Ewa Taczak na niebo. No i to w zasadzie koniec. W związku z tym, że nie brał udziału w żadnej akcji politycznej, nie pisał, jakoś udało mu się przeżyć, mimo że od 1948 roku miał stale przy sobie oko i ucho, które codziennie pisało raporty. Te raporty zachowały się. No ale, jak to się mówi, przeżył, zmarł w Malborku. No i potem tak co 10 lat jest jakaś inicjatywa. Przeniesienie prochów dziadka do Poznania było w 1989 roku. Bardzo jest ładny pomnik w Poznaniu, to trzeba Poznaniowi przyznać, że zrobił uroczystość wyjątkowo dobrą, naprawdę patriotyczną, fajną. 10 lat później w Mieszkowie powstał pomnik Taczaka. W doskonałym miejscu, tak jakby Taczak wychodził z domu, w którym się urodził i patrzył na dom swojej babci Balbiny po drugiej stronie rynku. Doskonała lokalizacja. I tak co 10 lat wychodzi jakaś książka, jakieś wspomnienie. A dzisiaj byłem na grobie Taczaka w Malborku, Kałdowie i muszę Państwu powiedzieć, nikt nie złożył znicza na grobie dziadka. Ten znicz, który ja postawiłem, byłem przed 1 listopada, jeszcze był nic. Także taka jest pamięć o naszych bohaterach. Ja dziękuję.